Naszym gościem w TAK TV jest pan Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Zgadza się, wszystko tak. Dobrze powiedziałem. Panie Marianie, proszę nam powiedzieć, jaka jest sytuacja obecna Prawicy Rzeczpospolitej w PiS-ie? Czy jest to taki jeszcze okres entuzjazmu po zwycięstwie, czy proza życia się wkradła w ten związek? Trudno powiedzieć, że jesteśmy w PiS-ie, bo jesteśmy osobną partią, która w 2012 roku podpisała porozumienie o współpracy politycznej i współpracy wyborczej. Niestety to porozumienie było bardzo drastycznie naruszone zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach parlamentarnych. Po prostu nie dostaliście tych miejsc, które wam się należały. Umowa przewidywała, że mam prawo do wystawienia na 8 miejscach swoich kandydatów w 41, czyli we wszystkich okręgach. PiS zgodził się, że na 8 miejscach mieliśmy tylko 12 kandydatów. W wyniku wyborów tylko jeden z naszych kandydatów został posłem. Jest oczywiście Marek Jurek posłem do Europarlamentu. Zgodnie z tym porozumieniem jest w tym samym klubie, co i PiS. Natomiast porozumienie, które myśmy podpisali, przewidywało, że w Sejmie my będziemy mieli odrębną reprezentację, ale współpracującą z PiS. I w gruncie rzeczy pan poseł Klawiter, reprezentujący Prawicę Rzeczpospolitej, jest posłem niezależnym, ale współpracuje z PiS. Natomiast jesteśmy ugrupowaniem niezależnym. I ze strony PiS-u nie ma żadnych takich działań, które, można powiedzieć, skłaniałyby. My, pomimo złamania tego porozumienia... Dalej trwacie. Nie, my uważamy, że te deklaracje, które legły u podstawy tego porozumienia, nadal nas obowiązują i my nadal to realizujemy. Natomiast PiS nas nie zauważa po prostu. Ale czy zauważają was środowiska prawicowe? Jak wygląda sytuacja? Czy partia sobie po prostu tak trwa, nie rozwija się, czy jest jakaś lepsza sytuacja w partii? My jesteśmy ugrupowaniem, które stara się być aktywne. Nie tylko tak jak dzisiaj, organizując tego typu protesty, ale w parlamencie przede wszystkim przygotowujemy projekty ustaw. Już jeden projekt ustawy przygotowaliśmy, ale są w przygotowaniu inne projekty i będziemy zwracać się, czy zwracamy się do innych klubów o podpisanie, bo żeby zgłosić projekt ustawy jest potrzebne 15 podpisów. Ten projekt, który o ochronie życia dzieci poczętych metodą in vitro, podpisali już posłowie klubu Kukiza i posłowie PSL-u. Do tej pory nie jestem pewny, czy jacyś posłowie PiS-u podpisali, ale bez względu na to, czy podpiszą, czy nie, to i tak ten projekt zgłosimy. Wejdzie pod obrady, bo formalnie zostanie zgłoszony, ale przygotowujemy następne projekty i będziemy aktywni. Myślę, że w znacznej części będziemy popierali te działania rządu, zwłaszcza takie rzeczy jak kwestii polityki prorodzinnej, kwestii polityki wobec banków czy supermarketów, dlatego że to są rzeczy, które myśmy od lat głosili. A nawet można powiedzieć, że w okresie 2005-2007 o te sprawy spieraliśmy się w PiS-ie. Przypomnę, że przeforsowaliśmy w 2007 roku ustawę o uldze podatkowej na dzieci wbrew wówczas PiS-owi. I cieszymy się, że w tych sprawach PiS zmienił stanowisko. I to stanowisko, nie ulega wątpliwości, jest bliższe naszemu stanowisku niż temu, które PiS reprezentował w latach 2005-2007. Czyli jakaś ewolucja PiS-u następuje, ale moje pytanie dotyczy tego, jak wygląda wasza sytuacja jako organizacji. Czy Prawica Rzeczpospolitej rozszerza swoje kadry, czy ciągle jesteście na takim samym poziomie? Znaczy, każde ugrupowanie pozaparlamentarne ma trudne warunki działania, bo my nie jesteśmy finansowani przez nikogo. My finansujemy się sami. Mamy do czynienia z rozwojem naszych struktur, ale nie jest to jakiś rozwój żywiołowy. Jest on dosyć taki systematyczny, ale bym powiedział niezbyt
dynamiczny. Ale myślę, że jesteśmy takim ugrupowaniem, które ma bardzo wyraziste poglądy i uczestniczy w debacie publicznej, czego dajemy często wyraz tym naszym poglądom po prostu. Ostatnie pytanie, bo nam kamerzysta po prostu zamarznie. Wyszła teraz nowa książka, współautorem jest Sławomir Sęckiewicz, pełniący obowiązki dyrektora archiwum, Centralnego Archiwum Wojskowego. Jest tam tekst poświęcony postaci profesora Chrzanowskiego, przewodniczącego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, partii, z której można powiedzieć, że korzenie prawicy Rzeczpospolitej wyrastają. I jest tam jeden z takich fragmentów, który dotyczy bardzo krytyki dużej pana Marka Jurka w stosunku do lustracji po tym, jak ujawniono, oskarżono o współpracę Wiesława Chrzanowskiego. Czy prawica Rzeczpospolitej, wasze środowisko, bo to lepiej nazwać, od tego czasu, jaki jest właśnie wasz stosunek do lustracji? Myśmy nigdy nie byli krytyczni wobec lustracji. Natomiast czym innym jest kwestia stosunku do Wiesława Chrzanowskiego. Dlatego, że nawet w tej książce, która jest pod tytułem Konfidenci i której znaczna część jest poświęcona Wiesławowi Chrzanowskiemu, na zakończenie tej części autor sam stwierdza, że nie ma dostatecznych dowodów na to, żeby określić go jako konfidenta. W moim przekonaniu zamieszczenie opracowania dotyczącego Chrzanowskiego w tej książce jest nie tylko nieporozumieniem, ale jest, że tak powiem, karygodne, dlatego że Chrzanowski był człowiekiem o wielkich zasługach dla Polski, chociaż ja akurat z nim często toczyłem spory i się z nim spierałem, ale to nie ulega wątpliwości, że jest człowiekiem o wielkich zasługach. I to z okresu okupacji, później tak, 7 lat siedział w więzieniu. I trzeba pamiętać, dla ludzi, którzy nie znają tego okresu, a ja w tamtym okresie byłem aktywnym działaczem opozycji, wiem, jak ludzie, którzy siedzieli w latach 50. w więzieniu, często byli nachodzeni przez ubeków. I ja sam znam takie przypadki z Lublina, gdzie ja dostarczałem bibułę w latach 70. dla byłych żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niepodległość. I oni mówili, jak często są nachodzeni. Ich zasadą było to, żeby nie pokazać, że się jest jakoś wrogo nastawionym, ale nic nie powiedzieć. I to była metoda, którą również stosował Chrzanowski. Jak sam SB stwierdzało, że informacje, które od niego uzyskiwały, były zupełnie bezwartościowe. No, został po kilku latach szybko przeniesiony do tak zwanej rezerwy. Nie, ale trzeba pamiętać. Wyrejestrowany z sieci agentowej. Nie, dlatego że on nie udzielał żadnych informacji. A trzeba pamiętać, że moje pokolenie miało inny sposób myślenia niż pokolenie, które przeszło cierpienia lat 50. Dlatego, że wtedy to rzeczywiście, myślę, że na świadomości tamtego pokolenia zaważyły ten bezmiar zbrodni, jaki został wówczas na nich wykonany, na tym pokoleniu akowskim, prześladowań, tortur i tak dalej. I w gruncie rzeczy nasza odwaga w latach 70. wynikała często z nieznajomości tego doświadczenia. I ja czasami mówię, że młode pokolenie odczuwa rzeczywistość przez skórę. Nie, że dokonało wówczas jak gdyby racjonalnej oceny, ale, że tak powiem, nie znając dobrze fali tych prześladowań, że tak powiem, próbowaliśmy działać. Starsi ludzie często pukali się w głowę wtedy, mówili, że zostaniemy zmiażdżeni przez komunę. Okazało się, że jednak czas robi swoje. Znaczy, dobrze zadziałała wasza niewiedza po prostu. No tak. Dla bo to Polski. Był, no. Ja ale, jak pierwszy ale... raz, ale to jeszcze może dam przykład. Jak byłem pierwszy raz aresztowany w grudniu 75 roku, to już minęło ponad 40 lat, to byłem przekonany, że wyjdę nie wcześniej niż za 3 lata. Wyszedłem po 48 godzinach. Jak człowiek wychodzi, spodziewa się czegoś najgorszego i wychodzi po 48 godzinach, to ma jeszcze więcej energii do działania. A tamci ludzie mieli we świadomości ten ogrom tortur, śmierci swoich kolegów. Przecież z celi każdego z nich, również z cel, w których siedział Chrzanowski, byli ludzie rozstrzeliwani, więc to jest...
nie było może tej dezynwoltury, jaką nas cechowało w stosunku do UB w tamtym pokoleniu. I dzisiaj młode pokolenie sobie z tego dokładnie nie zdaje sprawy. Bo co było największym osiągnięciem opozycji lat 70? Największym osiągnięciem opozycji lat 70 było przełamanie bariery strachu. To była rzecz, o której dzisiaj ludzie nie pamiętają, dlatego że wszyscy się bali. Rodzice nas wychowywali w ten sposób, żeby absolutnie nie mówić w szkole czy gdziekolwiek o tym, co się w domu mówi, bo się bali, jak ojciec opowiadał o tym, jak Rosjanie wkraczali, jak aresztowali jego kolegów, AK-owców i tak dalej, czy o Katyniu. Ja to wszystko wiedziałem z domu, ale rodzice zawsze mówili, żeby tego nie mówić, bo to spowoduje, że znajdziemy się w więzieniu i będziemy prześladowani. Ale na dzisiaj, jak środowisko Prawicy Rzeczpospolitej? Nie no, my byliśmy za lustracją i byliśmy dalej. I jesteśmy. Nie macie żadnych na przykład, żeby czegoś nie ujawnić? Nie, absolutnie, nie. Absolutnie. Ja uważam, że ten okres trzeba się w sposób zdecydowany rozliczyć po prostu. Bardzo dziękuję. Dla TAK TV Jan Bodakowski.